Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie. To jest oczywiście FIFA 22 i to jest kolejny odcinek serii, która niegdyś się nazywała serią bez nazwy. I w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, nadal nie mam pojęcia, jak nazwać tę serię, ale to nie jest teraz istotne. Istotne jest to, że jest z nami Alvin. Dzień dobry. Witam. Czyli największy, najsłynniejszy fan Juventusu w Polsce, najlepszego klubu we Włoszech, tak czy nie? Kwestia sporna aktualnie. Zobaczymy. Akurat walka o mistrzostwo w Serie A jest naprawdę nadal interesująca. No aktualnie cztery drużyny jeszcze mogą zdobyć mistrza. W sensie raczej ja byłbym bardziej w stronę Milanu, jak nie ma być Juventus, no ale jak może Juventus nagle sprawi, że wygra, no to byłoby fajnie, no ale... Ale dla postronnego kibica obserwuje się to naprawdę fantastycznie. Moi drodzy, na samym starcie najważniejsza rzecz. Zapraszam do Alvina, oczywiście link znajdziecie w opisie, jak klikniecie nazwę gdziekolwiek. Zapraszam, subskrybujcie, sprawdzajcie codzienne materiały Alvin i wiewiórki, oczywiście seria z FIFA Ultimate Team. A teraz, moi drodzy, zagramy sobie w dosyć ciekawą wariację. Połączymy zarówno Ultimate Team, jak i coś poza Ultimate Team. Ci, którzy wiedzą, czym jest seria bez nazwy, seria Wojna Składów albo seria Juve Nexioma kontra Juve Alvina, będą wiedzieć bardzo dobrze, o co tu chodzi, ale roboczo nazwałem tę serię Pick and Play. Ale pick nie w sensie player picka, tylko pick w sensie wyboru zawodnika. Tak z angielskiego. Może wybierz i zagraj. K***wa, to jest zajebista dokładnie, nazwa. Dokładnie. Wybierz i rozegraj mecz. Świetne. Tak. Zagramy sobie o player picka, w którym mamy do zgarnięcia, sam nie wiem dokładnie jakie karty, ale jest to... Chyba nie da się zobaczyć. Karta Wants to Watch, Adidas, Road to the Finals, Headliners i Fantasy Foot. Czyli no Mbappe nie można, ale masz... Można, można. Mbappe jest Headliners. A jest, faktycznie. Ooo, racja. Mbappe jest Headliners, Messi masz Wants to Watch. Tak. Ja bym Risa Jamesa Headlinersa też bym przyjął, bo mam go u siebie w klubie, więc mógłbym go sobie podmienić. Oczywiście, moi drodzy, teraz otwieramy tego player picka, a później na koniec pojedynku przegrany oczywiście musi go squixelować. Alvin, czy jesteś gotowy do odpalenia player picka? Oczywiście. No to zaczynamy, ja u siebie nacisnąłem ten magiczny przycisk i o! Kurczę, ciekawie. Jakie masz rodzaje kart? Mam dwie te same. A to ja mam Headlinersa i te Foot, nowy event. Fantazy. Mhm, tak jest. No to ja ci powiem, że ja zweryfikowałem sobie na Footbinie i niestety moje karty nie są jakoś najwięcej warte. Mam Savaniera. Są warte, mam Savaniera Headliners, który jest wart 40 tysięcy i Iniakiego Williamsa Fantazy Foot, który jest wart 50 tysięcy. I ja się decyduję na tego oto Iniakiego Williamsa, bo napastnik ma 98 tempa, wygląda całkiem interesująco, więc ja sobie zostawię powiem, pana ja mam... Iniakiego. Albo Ollie Watkins. Headliners albo Acuna. I Acuna jest dosłownie droższy od 1000 monet. Chyba ja bym chyba poszedł w Acunie, tak mi się wydaje. A który ma wyższy overall? To w razie czego no, potraktuj sobie 8-8, no, no właśnie, 8-8. No to w razie czego foder, chłopie, co tu się zastanawiać? Bierz, bo widzowie czekają, aż będziemy grać. Moi drodzy, jak sami widzicie, jesteśmy już na składzie Juventusu. Co do formacji, tutaj jest absolutnie pełna dowolność. Możemy grać taką formacją, jaką chcemy. Ale oczywiście pierwszego zawodnika będzie wybierał dla mnie niestety, ale Alvin, bo karta, którą trafił w paczce, czy tam w piku, miała o 1 punkt wyższy overall. Więc Alvin, zapraszam, jako pierwszy możesz wybrać zawodnika. Czyli dla ciebie wybieram, tak? Nie, wybierasz do siebie, do swojego składu. Powiedziałeś, że wybieram dla ciebie, tak zrozumiałem. A to najwidoczniej powiedziałem źle. No to... Wiadomo, co kogo biorę, to raczej pewne. Fede Chiesa. Z buta. Federico Chiesa. Tak. No dobrze. Ja wezmę sobie Dybalę. W porządku. Mhm. Ja biorę Vlahovicia oczywiście. Okej, Vlaho jest wzięty. Ja wezmę sobie Wojtka Szczęsnego. Faktycznie. No to... No Perin, nie? Okej, dobrze, ja sobie biorę Cuadrado. De Ligta biorę. Tak myślałem, niestety. Źle rozdysponowałem swoje wybory. Ale teraz już nie zmarnuję swojego wyboru, bo wezmę sobie pana Denisa Zakarię. A kurde. Kogo by tu wziąć na pomoc, kurczę pieczone. Niech będzie... McKenny, bo jest taki overall. A nie Locatelli? No właśnie Locatelli jest wolniejszy, ja lubię Locatellego, ale McKenny jest taki bardziej fifowy. Nie pamiętasz, jaką bramę strzelił? Pamiętam, ale McKenny mi grałem jeszcze. To się...
nie kojarzę, żebym grał, więc dajmy szansę. No dobrze, dajemy szansę jak najbardziej. No dobra. Dobra. To ja w takim razie powiem ci, że trochę wieje chuj w tym składzie Juventusu, tak jeśli mam być szczery, nie jest to jakaś najpotężniejsza ekipa na świecie. No właśnie. No dobra, ty wziąłeś Vlachovicia? Tak. Wziąłeś Vlachovicia, wziąłeś Fede Chiesę. No dobra, to ja sobie wezmę w takim razie do środka pola, oprócz Zakarii, wezmę sobie Artura. Okej. Okay. Okej. Okay. To ja wezmę... Kurczę, pieczony, myślę, że jest szybszy. Dobra, Pellegrini. Dobrze, tak. Fantastycznie. Ja w takim razie skorzystam z umiejętności zawodnika, jakim jest... Nie, powiem ci, że tu jest naprawdę jakiś dramat. Co tu jest? Czym to się gra w ogóle? No właśnie, czym to się gra? Dobre pytanie. Ja sobie tak zadaję to pytanie, zawsze Juventus oglądam. Dobra, ja wezmę sobie Moise Kina. Okej. Okay. Czy wziąłeś Moise Kina? No to ja wezmę chyba... Bernardeskiego na lewe skrzydło. Bernardeski, dobrze, ja biorę Alvaro Morate. Czekaj, żebyś go wziął elegancko. Zobaczysz jeszcze, że Alvaro strzeli bramę i będzie celebrował przed twoją trybuną. Chiellini. Tak będzie. Giorgio Chiellini wzięty, dobrze. Wzięty, Giorgio. Giorgio Chiellini wzięty, to w takim razie ja skuszę się... O Jezus Maria, powiem ci... Juventus musi się udać na jakieś zakupy i to w trybie natychmiastowym. Powinien. Ja wezmę sobie Danilo. To ja wezmę Alessandro. To ja wezmę sobie Locatellego. To nie jest dobry wybór niestety. Dlaczego? Bo ja go chciałem wziąć. No dlatego go jednak wybrałem. Uważam, że jednak Locatelli będzie miał dobre zdolności. Powiem ci, to jest jakaś makabra. Tego składu nie da się w ogóle w żaden sposób opisać jakiś super. Czy ty właśnie sprawiasz, że muszę wziąć Rabiotę do składu? Nie musisz wziąć Rabiota, możesz zagrać inną formacją albo zabrać zawodnikiem nie na swojej pozycji. Ja cię do niczego nie zmuszam. Jesteś panem swojego losu. Nie, no nie mogę grać Rabiotem, nie mogę. No za bardzo mnie denerwuje ten człowiek, nie. No dobrze, ja wiesz. To zamiast Rabiota biorę... Wolę grać Bonucci na śpeku. Biorę Bonucci'ego. Ja w dupie to mam. Dobrze. Słuchaj, ja w takim razie wezmę sobie pana De Siglio. To ja biorę sobie Sule. Ma 4x4. Sule? Jakiego? Aha, tego Sule. Mhm. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Słuchaj, moim ostatnim wyborem, ostatnim zawodnikiem, który się znajdzie w moim składzie... Będzie ten pan Rabiot. Yes. Jako ostatni, ale niech będzie. Chciałeś go tak bardzo uniknąć za wszelką cenę, no to ja go dzisiaj przyjmę. Udało się, widzowie, elegancko. Ale ja już skład mam gotowy w sumie. Ale powiem ci, że ja już tobie współczuję. Ja widzę, co tu się święci z tym Rabiotem. No powiem tak, z mojej ekipy ja jestem zadowolony. Uważam, że to jest skład urodzonych zwycięzców. Mam nadzieję, że Wojciech Szczęsny po raz kolejny udowodni, dlaczego od zawsze mówiłem, że jest najlepszym polskim bramkarzem. Robimy to. Let's go. Już jakieś wytyczne poustawiał. Więc zobaczymy, które Juve okaże się być mocniejsze. Gramy na stadionie. Na jakim stadionie gramy? To jest World Stadium słynny. Waldstadion. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. No moi drodzy, ja jedyne co, to mogę zachęcić oczywiście do zostawienia kciuka w górę i do sugestii, z kim chcielibyście jeszcze zobaczyć taki odcinek, z jakim klubem i tak dalej. Ty masz tutaj tego Bernardeskiego, ale wiem, że ten Chiesa jest dosyć mocno użyteczny w FIFA. Muszę na niego uważać. Bo ten Zakaria jest przepotężny. Zakaria jest dosyć duży, tak mam wrażenie, Patrz, sobie Lachowić, chłopie. On to się da. Ale postraszyć się. Zakaria, tak jakby w rzeczywistości, on nie jest wcale takim dzikiem. No on jest taki. Chudy. No taki chudszy. Zdecydowanie tak. Nie jest wcale takim dzikiem, nie wiem, jak Lukaku, jak Drogba, coś takiego. W sensie mam wrażenie, że wygląda tutaj... wygląda przepotężnie przecież. A w rzeczywistości zupełnie inna sylwetka, nie? Adrian, co ty zrobisz? Piękno, jak w prawdziwym życiu. No Jezus, wspaniały Maria. Jesteś, Adrian. Pierwsze podanie zmarnowane i to musiał być Rabiot. Jezu Oj, Fryderyk. Flashbacki z Chelsea chyba. Oj, Wojtek. Absolutnie. Jeżeli flashbacki z Chelsea, to z tego meczu 4-0. Gdzie? Pięknie. Moise Ken. Moise, tak jest. On jest szybki.
O Jezus Mary! To zajebiście. No to dobrze to zrobił, dobrze to wymyślił, ale mi tu był pomysł. Ajajajajajajaj. Ależ rozjechana teraz środek pola. Czemu Desilio? Desilio jest moim środkowym obrońcą. Nie! No co to jest? Co ten Desilio zrobił? Mój piękny Fede. Co za parówa? Mój mały Fede, tak zwany. Cudowny jest. Nie wiem, czy tak zawsze mówisz? To nie tak powinno zabrzmieć, zdaję sobie sprawę, aczkolwiek. A bo ty podnóż nie wziąłeś. Nie mam roga. Nie, no Jezus Maria, uspokój się! Boże, Wojciech Szczęsny, k***wa, ty jesteś na tej bramce? Pobudka, Wojtek! Pobudka! Nie no, to jest jakaś tragedia. Nie dość, że gramy jakimś Juventusem, to jeszcze mi Wojciech Szczęsny pluje barsz, no. No nie, to bez szans by chyba Wojtek, powiem ci. Po prostu Fede jest za mocny, no co ci powiem, no Fede jest za mocny. Nie zgadzam się z tym. Jezus Maria, mówiłeś mi tutaj o Rabio, a tutaj Desilio jest największym impostorem u mnie w drużynie. Desilio ma 4 słabszej, to może ci pomóc w czymś. Chociaż nie zepsułem, tak miał być. Może jeszcze? Nice, dobrze, jest, wszystko w porządku, pod kontrolą. Rabio. Desilio. O Jezus Maria. Ole, no co zrobisz? No czemu ty Moise tak to dziwnie przyjąłeś? Nie wiem, ale mamy gola kontaktowego. 30 minuta, Moise Ken, dobrze. W końcu laga się opłaciła. Po to on tutaj został ściągnięty do tego zespołu. Nie? Czy tam podam? Nie, no chłopie. Takie coś się strzela przecież. Daj sobie spokój, co ja tam podać mam? Daj sobie spokój, naprawdę. Fede Chiesa z hat-trickiem. To był jedyny słuszny wybór w tym składzie. Mogę mieć samych drewniaków i Fede Chiesa. Ja bym miał, w sumie mam samych drewniaków oprócz niego. Widzisz, no Fede, no to jest cały Fede, no gdyby nie był teraz przy kontuzji. No Liga Mistrzów. Wojciech Szczęsny, byłeś moim drugim wyborem. No. Czy on obronił, obronił ten jeden strzał Locatelliego, ale taki jakby, nie wiem, tak, który leci trochę bardziej w światło bramki? W 2016, 17, 18 i potem nagle zaczął się robić gówniany. Chłopie! Czemu? Skorpionem! Chciałem skorpionem, kurde, ale może być taka bramka również. Ale dlaczego mój obrońca po prostu postanowił odbiec od Kiezy? No bo on się przestraszył, on już wiedział, że po co ma próbować, chłopie, no co patrz, to po jest co? W ogóle za system? A Szczęsny! Jeszcze spiszczela! Szczęsny, k***a, poleciał do tyłu, no ja nie mogę z tym. Ja, Jezus Maria, ty celowo wiedziałeś, których zawodników unikać. O, niedobrze. Tutaj będzie wrzutka chyba. O, akcja solowa, szuka tutaj, o! Delikt? No dobrze. Rabio! O! Ale pas. W zasadzie cross. Dobra, krótki super Blachowicz. Po prostu. Ja już nawet nie będę ciszynek pokazywał, bo to aż mi szkoda. Świetny to był pomysł, żeby nagrać ten odcinek, naprawdę. Dobra, na zielono, bo to jest OP w tej grze. Nawet nie było na zielono, przepraszam. To nawet na zielono nie było, ja przepraszam, ale to nawet nie było na... W sensie... Trochę mi szkoda tego Wojtka teraz, tak ci powiem, w tym meczu, no bo... Wojtka! Wojtka ci szkoda, chłop mi sabotuje, spotkanie od pierwszej minuty! Zamień Wojtka z Rabiotem. Jakby się dało, to bym to zrobił. No nie, no jak? Jak ale on może sobie strzał, pozwolić to były strzelić coś takiego? Same widły, chłopie, nie no, Fedek je za show. Ojeju, ojojoj. Jeszcze raz? Nie. Ja pierdol... Czy ja mam k***a bramkarza? Obronił! Nie istnieje gorszy bramkarz, to jest nieprawdopodobne! Obronił. On asekuruje te piłki, on patrzy na nie po prostu. O, piłka leci. Ja jestem bardzo na to, ale chyba... Nie wiem, co tu się stało z moim składem. Patrz. Powiem tak, jakby leciało światło bramki, to wszyscy wiemy, że Wojtek by to puścił, Fede Chiesa. Nie, jego trzeba zatrzymać, bo Szczęsny to... Ja pierdolę, to jest niepoważne. Jest nieprawdopodobne, jak on jest słaby. A może to Chiesa jest za dobry? Ale tu nawet nie wpadają strzały z tego miejsca, ty strzelasz na wprost finezyjnie. No tak już FIFA działa, no. No właśnie nie do końca, jednak powinieneś z narożnika strzelać bardziej. Nie, drodzy widzowie... Po prostu Chiesa jest za dobry, no słuchaj. Wojtek Szczęsny jest impostorem. No nie. 10 prób Chiesy, 6 bramek. No przepraszam, ale on jest po prostu za dobry, no. Fakty. Jeszcze pewnie Wojciech Szczęsny man of the match. Szczęsny 5-1, najgorsza ocena. Nie, Zakara miał gorszą ocenę. Co ja mogę powiedzieć? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za nagrywanie. Powiem tak, doświadczenie. Tutaj doświadczenie ewidentnie wzięło górę, no.
Słuchaj, no ja oglądam Juventus co tydzień, ja wiem, kto gra jak. No nie dało się tego. Nie mogłeś wygrać tego meczu, no przepraszam. No jakbyśmy wzięli inne zespoły, możliwe, ale ja już ich znam jak chłopie. Nie wiem kogo, ale ja już ich znam. No ale nic, dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak czy siak znajomość nie może usprawiedliwiać tak karygodnego występu, jaki tutaj uskutecznia. Myślę, że niewielka różnica by była, gdybym naprawdę grał tym Rabiotem na bramce. W sensie wpadały takie strzały, jakbym nie miał bramkarza na bramce. To mi się kojarzy z jakimiś FIFA szachy, tak wyglądał ten gameplay. Jakbym nie miał bramkarza, tylko miałbym ustawionego środkowego obrońcę na bramce. Identyczne interwencje Wojtka Szczęsnego. Drodzy widzowie, ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Alvin, tobie dziękuję również. Nie wiem, czy kiedyś coś jeszcze nagramy. Oczywiście. Ja zawsze, z chęcią. Drodzy widzowie, jeszcze czas na potężny Quixel, potężnego Iñakiego Williamsa. Złota wymiana jest w tym momencie wykonywana, więc żegnamy pana Williamsa. No nie użyję go sobie nawet jako foder, jako cokolwiek. Chłop po prostu odchodzi z mojej drużyny.